Liturgia dzisiejsza przewiduje nam w czytaniach e, fragment Ewangelii według św. Marka, gdzie jest mowa o tym, jak to Jezus e, przyszli. Uczniowie przyszli razem z nim do Sajdy i tam przyprowadzono do niego niewidomego, niewidomego od urodzenia, gdzie poproszono Jezusa, aby on przejrzał. Jezus e, zabrał z sobą niewidomego, wyprowadził go poza wieś i pierwszy raz. Położył na jego ręce i zwilżył mu oczy śliną i spytał się, co widzisz. Powiedział do niego, że widzi ludzi chodzących gdzieś z dalej, ale takim w, w półmroku. Następnie znowu powtórzył swój gest Jezus. E, nawilżył jego powieki, oczy i położył ręce. On uzdrowił. E, wyleczył go z choroby. Został uzdrowiony. I dziś także można by pytanie zadać, dlaczego Jezus od razu tego nie zrobił? Dlaczego nie zrobił tego we wsi? Dlaczego wyprowadził tego niewidomego poza wieś i to uczynił? Moi drodzy, to jest odpowiedź także i dla nas. Jezus też nas od razu nie uzdrawia, nie leczy, mimo że do niego. Uciekamy się, prosimy, pukamy, stukamy, bo jak Sam powiedział, sto szuka te znajduje, to kołacze temu otworzą, ale nie od razu Jezus leczy nasze słabości. Pierw ka każe nam się oczyścić, pójść do kapłanów, złożyć ofiarę, i następnie to są etapy. Tak samo było z tym niewidomym. Dwa etapy. Aby przejrzał, zobaczył moc Chrystusa, aby także w Niego uwierzył. Tak samo te dwa etapy były zapewne ważne i dla apostołów, którzy razem wyszli z Jezusem poza wieś i widzieli uzdrowienie niewidomego. Zobaczyli moc, ale także zobaczyli wiarę tego niewidomego. I od nas tego Pan Jezus wymaga, abyśmy zobaczyli, że działa w mocy Ducha Świętego, że On ma moc, ma siłę Jezus Chrystus, ale także abyśmy w, tą, w Niego i w siłę Jego działania uwierzyli. Do tego jesteśmy wszyscy wezwani.